Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Dying Light 2 z dodatkiem Bloody Ties. No i nie tracąc czasu, wpadamy od razu w wir wydarzeń, bo mamy wytropić trop złodzieja. Jak to ładnie zabrzmiało, możemy mogliśmy podlecieć w sumie, ale no właśnie, czy te 5 minut to wystarczy, żeby go znaleźć? Łap gołębia, no tędy nie szedł, ale póki co znacznik nas prowadzi. Jakbyśmy mieli... O! Cokolwiek tu zdziać bez niego. Prawdziwych gladiatorów już nie ma. Tu są ślady. Jak ślad krwi, o którym mówił Severus. Albo fantastyczna kraksa. Zawsze kończył się stylowo. Moment, to my możemy wyjść tu na zewnątrz i zobaczyć, gdzie oni nas wywieźli? To jest osobna część świata, to aż jak będziemy... W sumie mamy chwilę, bo chyba na mapę możemy spojrzeć bez jakiejś kary czasowej. To jest osobna część świata, całe to Carnage Hall. I tu mamy nasze misje poboczne, którym warto by było się też przyjrzeć. No ale najpierw coś... Co tu trochę pędzi i nas pospiesza z tym działaniem. Myślę, że zombie... Czemu ty jesteś na czerwono, kolego? Jesteś zły? Każdy jest na czerwono, w końcu to Carnage Hall. Ładna kraina. No przyznam, że podoba mi się dodatek. Może też przez to... Może trochę przez to, że nastawiam się na coś zupełnie innego, coś zupełnie gorszego. A tu proszę. Ile? No chyba tak skakał, ale co, przepłynął? Można się tu pozytywnie zaskoczyć. No chętnie bym posłuchał waszych tam lektur, ale... Mamy kogoś do znalezienia. Wrócimy do was jeszcze. Oczywiście, no na pewno to jest dodatek daleki od tego, co na przykład The Following zaserwował w jedynce, ale jeżeli chodzi o takie... O, tu coś jest? Naprawdę kupujesz te historie o tym nowym gościu? O, to my jesteśmy nowym gościem. Ale jeżeli chodzi o taki dodatek w ramach DLC, to też chyba wartego 20-30 zł. No to myślę, że dostaliśmy coś naprawdę fajnego, chociaż... Może jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Szczególnie w takim tu temacie zombiaków, bo się okaże jeszcze, sorry, że to co najlepsze to już dane było nam zobaczyć teraz i dalej to już tylko nuda. Okej, okay, żeby się nie zgubić. W tę stronę buciki szły. Gorzej jak zaraz wrócimy do Carnage Hall i tyle co z tego będzie. Jakby gdzieś tu. O, mamy z kimś walczyć? Piękny skok. Czasem czuję się, jakbym był zapętlony w tym wszystkim. Co jest? Czemu te ślady idą w dwie strony? Halo? Pójdziemy w prawo, chociaż... Szlak. Co, znowu coś się będzie rozwidlać? Chyba, że to jest taka misja? Z wizją, że w dwie minuty, chcąc nie chcąc... Sorry, widziałeś kogoś? Też może tropi. W dwie minuty i tak tego nie zrobimy i będzie miał na nas haki ten łysy kastrat. Zarobiłem dziś wieczorem więcej forsy niż przez całe życie. Przez płot przeskoczył to nie można, a można. O! Ślady są mokre. Był tu przed chwilą. Najgorzej, jeszcze zamek na czas. Na szczęście łatwy, więc... O! I to się nazywa dobry traf. Nie podchodź! Bo cię zajebie! Co tu robisz? Mówiłem, nie podchodź! Zostawiłeś ślady i ukradłeś forsę Severusa. Nie jest jego. Zabiję cię, nie żartuję! O, jasne. Przed czy po tym, jak się wykrwawisz? Dalej, młody, rzuć nóż. Daj mi forsę. Trzeba cię obandażować. Nie dam ci tego. To pieniądze mojego taty. Przegrał je. To właśnie nazywamy hazardem. No, oddawaj. Severus, to on je ukradł. Oszukuje. Ustawia walki. Dlatego tata przegrał. Skoro wiedział, nie powinien był się zakładać. Ale on nie słucha. Próbujemy do niego dotrzeć z siostrami. Ale to nic nie daje. Proszę, puść mnie. Potrzebuję tych pieniędzy. Nie ma mowy. Dobra, spadaj. Ale to co? To weźmiemy swoje pieniądze jakoś tutaj? Oddamy? Mamy ich dużo, więc dobra, spadaj. Dobra, weź je. Ale nie dawaj ich ojcu, bo znowu przegra. Dzięki! Ocalił pan moją rodzinę! Severus,
złe wieści. Ślad prowadzi za mury. Cholera! Myślałem, że złapiesz drania. No, możesz wrócić i zapisać się na walkę. Ciekawe, jakbyśmy złapali, mielibyśmy jakieś dodatkowe wieści, a tak... No niestety, ale jak już jesteśmy na zewnątrz, to zobaczmy, co tutaj jeszcze inni chcieli od nas, bo trochę tych misji właśnie pobocznych było. Walka idealna. Zadanie poboczne? A, to ta siłownia. I to tu? Tu macie siłownię? Całkiem ładnie tu mają. Trzeba przyznać, że w stosunku do miasta to się prezentuje naprawdę uroczo. To ty? Na co chcesz się bić? Hej, niszczycielu! Właśnie ciebie mi potrzeba. Pomożesz nam dołączyć kobiety do walk w Carnage Hall. Czekaj, co? Astrid jest podkurwiona. Faceci spisują się gorzej niż kiedyś. Boją się czachy. A wiesz, że w zawodach mogli brać udział tylko mężczyźni? Absurd, co nie? Służyłam kiedyś w siłach specjalnych. Dałabym radę każdemu gościowi, który by się napatoczył. Dlatego musimy zwerbować więcej dziewczyn i kazać im sprać paru chłopów. Sprytne. Niestety, na razie mam tylko Ingrid. Jeśli pokona takiego czempiona jak ty, inne też dołączą. Co ty na to? Powalczysz? To szczytny cel. A poza tym możesz dobrze zarobić. Ale co, ma nas pokonać, a to nie wpłynie na naszą popularność tutaj, bo my musimy jak najszybciej ją nabić. Brzmi dobrze. Chcę poznać Ingrid. Ona ni w ząb nie rozumie po naszemu. Zetkniesz się z nią za to podczas walki. Ingrid już na ciebie czeka. Wejdź na ring. Na pewno się połapiesz, kiedy zacznie się starcie. Co my mamy zrobić teraz? Co my mamy zrobić? O, pokonaj szlachetną Ingrid. No, ale to nie rozumiem. To ona ma nas pokonać, a jednocześnie my mamy ją pokonać? No gra nam wysyła sprzeczne sygnały. Nie wiem, co zrobić. Czy dać się pokonać, czy jednak spróbować? Przywalić. O kurcze. No trzeba przyznać, że ma kopa. Dobra, niech nas pokona. Skoro taki miał być układ, no to później możemy zawalczyć raz jeszcze, jak się domyślam. Wal! Ała, jak boli! Możemy to blokować? Co najlepsze, silnych ataków nie da się blokować, no więc... Słuchaj, dziewczyno, bo o srebro walczysz. Mam nadzieję, że na brąz jej się uda chociaż dobić i co z tego będzie? Gorzej, jak nas zabije ostatecznie. No, jest blisko. Użyj zdrowia. Nie mamy jak. Co najwyżej miotłe, żeby stąd uciec. Chyba, że mieliśmy w ogóle te 30 sekund, znaczy brąz przekroczyć, tę minutę 20 sekund. W ten sposób przegrać walkę. No dobra, masz Ingrid. Misja wypełniona. Ale miało się zakończyć porażką. To na pewno przyciągnie ochotniczki. Jest dobra, ale miałem wrażenie, że się hamuje. No raczej, że jest dobra. Tak czy siak, ta walka pozwoli nam się wypromować. Więcej kobiet to więcej zawodników. Astrid będzie zadowolona. Okej, weź pieniądze, zapytaj o ludzi ginących na arenie. O. A co z tym, co się tam dzieje? No co? Umiera coraz więcej osób. Szykujesz tylko kolejne owieczki na rzeź. To się nazywa wolna wola. Dla nich to po prostu okazja. Mężczyźni bez przerwy robią coś głupiego, żeby dowieść swojej męskości. A nam każą uważać ich przez to za bohaterów. Dwa słowa, kolego. Podwójne standardy. Pozwól, że ja zajmę się rekrutacją, a ty radośnie sobie pójdziesz. Oto twoja nagroda. Dzięki za walkę. Lepiej porozmawiam z Ingrid i upewnię się, że wie, w co się pakuje. To ostatecznie... Dobrze, że nie zabiliśmy jej. Co ci się stało? Przewróciłaś się po walce? Ej, poszło całkiem nieźle. Wiesz, że w Carnage Hall jest niebezpiecznie, prawda? Tak, oni bać się ja. Nie, to tobie coś grozi. Innym grozi niebezpieczeństwo. Szlak. Tak. Posłuchaj,
Ruth coś przed tobą ukrywa. Carnage Hall to złe miejsce. Tak, Carnage Hall niedobre. Z kobietami lepsze. Nie udało się. No dobra, spróbujmy. W Carnage Hall giną ludzie. Kobiety też. Ruth? Tak, Ruth. Ruth, dobra. Nie. Nocne walki. Bardzo niebezpieczne. Przez Ruth, tak? Zginą ludzie, tak? Ruth, wielka trenerka. Nic do niej nie dociera. Jak to powiedzieć, żebyś pojęła? Może powinienem pogadać z kimś innym. Na miłość boską, odpuścisz sobie wreszcie? Zaraz, ale od początku wszystko rozumiałaś? Oczywiście. Ale ani słowa Ruth, ani komukolwiek innemu na ten temat. Jak to? Widzisz tu jakieś inne zawodniczki oprócz mnie? Jest tego powód. Ostrzegam ochotniczki. Zdaję sobie sprawę, że tam jest niebezpiecznie. Mówię dziewczynom, by trzymały się z dala od Carnage Hall. I udaję, że nic nie kapuje. W przeciwnym razie mogłabym zginąć. Dlatego proszę, weź forsę i zajmij się swoimi sprawami. Błagam. Czekaj, ale... Weź forsę, ale czemu, za co mamy brać pieniądze? Zajmij się swoimi sprawami? Nie, no. Znaczy, jestem w stanie się zgodzić, ale nie chcę tych pieniędzy. A co będzie, jeżeli... Nie no, zgoda, no. Rozumiem. Będę milczał jak grób. Dziękuję. Trzeba chronić ludzi przed tym barbarzyństwem. Nie mogliśmy milczeć bez kasy? No cóż, to teraz możemy się pobić, naprawdę. Nie no, niech sobie żyje. Kurczę, fajne. O, jeszcze punkt walki nam doszedł za tę przegraną walkę. Czasem może trzeba przegrać, żeby się rozwinąć. No tak to trochę wygląda. Przytrzymaj podczas przeskoku. Dobra, lecimy. Jeszcze jeden punkt, chociaż nie wiem, czy dodatek nam pozwoli zdobyć, bo to jest aż 50 tysięcy punktów doświadczenia w nauce, w walce. I będziemy mogli, no, pójść dalej jeszcze. Na maksymalny poziom 9. Strój, nie strój, bronie, no ale to jeszcze wszystko przed nami. Dobra, dowiedz się więcej o Astrid. To jak już jesteśmy przy pobocznych, spróbujmy coś w tym temacie jeszcze ugrać. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ktoś nam coś powie o Astrid? Słuchaj, możemy donieść? Wracasz po więcej? Ta, jeszcze mi mało. Miło znów cię widzieć. Jak dotąd nie zgłosiła się do nas ani jedna ochotniczka. Okropnie mnie to wkurza. Tak czy siak, znasz zasady. Po prostu podejdź do Ingrid. Okej, okay, jak będzie potrzeba, to pewnie. Możemy wejść od zaplecza do Carnage Hall, czy to rzeczywiście trzeba biegać naokoło? Jakbyśmy tak spalili tę budę. Może coś by z tego wyszło. No dobra, ale o, jest tutaj ta książka. No to też nie możemy sobie odpuścić posłuchania opowieści. Tym bardziej, że może kryć się za tym coś ciekawego, jakieś nawiązanie albo do podstawki, albo do jedynki. No, ostatnio ta walka na arenie z Dying Light 1. Coś pięknego. Nie zombie. Kocham cię! O! Narzekać na szczury. Szczury? Ach, tylko nie znowu o GRE! Ariel, odpuść już! Chcesz, żebym miała gdzieś wytępienie rasy ludzkiej? Już wiemy, że GRE maczało palce przy wirusie! Wiemy! Zabili mojego ojca. Poważnie? Tata miał tu firmę od zwalczania szkodników. Ludzie wstydzą się, że mają szkodniki. Ale tata był znany z dyskrecji. Miał wielu ważnych klientów. Wszystko robił sam. Miał specjalną mieszankę trucizn na każdego szkodnika. I stworzył własny sposób dezynfekcji. Był z tego naprawdę dumny. Kiedyś jakiś podejrzany facet zaoferował mu cały wór pieniędzy za pozbycie się problemu gdzieś w Muddy Grounds. I podkreślał, jaka ważna będzie potem dezynfekcja. Nawet dał tacie specjalne chemikalia w tym celu. To było nietypowe, ale tata nie miał oporów. Dobrze płacili, a potrzebowaliśmy pieniędzy. Pierwszego dnia zapomniał o lunchu. Zaniosłam go na miejsce. Do ekskluzywnego bloku na północ od Polder Avenue. W furgonetce przed nim siedzieli czterej goście w kombinezonach ochronnych. Ukryłam się w krzakach. Kurde, ja bym uciekał. Nagle
Z budynku wybiega tata, ale łapią go ci faceci i próbują wepchnąć do furgonetki. Sprzedaje im parę ciosów i krzyczy: nie zrobię tego, takimi szkodnikami się nie zajmuję. Wreszcie wpychają go do środka i zamykają drzwi. Podbiegam i słyszę: masz tam wrócić i wszystko odkazić na błysk do chuja, bo inaczej zabijemy twoją rodzinę. Tata wrócił do budynku, a ja się ukrywałam przez 8 godzin. Prawie się zsikałam. W końcu wyszedł. Jeden facet go wyprowadzał, a dwóch innych niosło coś, co wyglądało jak ciało. Załadowali to do furgonetki i odjechali. W domu tata przyparł mnie do ściany i powiedział, że mnie widział i że mamy nigdy o tym dniu nie rozmawiać. W ciągu tygodnia nie żył. Wdychał opary środka czyszczącego w pomieszczeniu bez wentylacji. To się stało moją prywatną krucjatą. Wszystko inne przestało mieć znaczenie, nawet kiedy miesiąc później wybuchła pandemia THV. Ważne było tylko to, żeby ustalić, kim byli ci ludzie. Wreszcie dotarłam do byłego pracownika GRE, który chciał gadać. O czym? O początkach pandemii. O incydencie w laboratorium w Genewie. O rozprzestrzenianiu się infekcji i o tuszowaniu faktów. Tata był tego częścią. Ciekawe macie te opowieści. Wcześniej myślałam, że wybrali go, bo miał naprawdę świetną reputację. Ale nie. Po prostu był jednoosobową ekipą. Łatwiej potem sprzątnąć. Tamten mężczyzna był pacjentem zero. To było 6 tygodni przed upublicznieniem informacji o zarazie THV. Te szczury go usunęły. Mnie się nic nie stało, bo były za bardzo zajęte tuszowaniem reszty. 6 tygodni? Jezu! Gdyby ludzie wtedy wiedzieli, to mogłoby wszystkich ocalić. Tak. A odpowiedzialni za to ludzie są gdzieś tutaj. I kiedy ich znajdę, będą żałować, że to ja ich dopadłam, a nie infekcja. No cóż, miłe opowieści. O, to wygląda, jakbyśmy tu jeszcze po coś wracali kiedyś, ale no lubię takie smaczki ze świata. Prywatne problemy, jakieś obszar zadania, jesteśmy już na nim? Jakie potrafią się tu pojawić? Dowiedzcie się więcej o przeszłości, ale to chyba nie należało do przeszłości Astrid, bo tak się jeszcze zastanawiałem, może ta opowieść coś więcej nam powiedziała. Więc chyba wracamy na Carnage. Ej, o kurczę, to jest skrót, mam nadzieję, że to jest skrót. Bo musielibyśmy też parę zadań z głównych misji wykonać. I zawody w Carnage Hall to był sport. Spróbujmy teraz się dostać na noc terroru. Żartujesz, co? No dobra, zobaczmy, może w środku ktoś coś będzie miał do powiedzenia więcej. Pamiętasz rosyjskiego renegata? Halo? O! Co to za automaty? Guldeny się przydadzą, ale że też nie mogliśmy wyłożyć naszych pieniędzy, żeby ratować tam młodego. Może na coś by się to przełożyło fajnego, ale... Możemy tam wejść na zaplecze? Co tu mamy? Nagranie. Walki numer 1. Czacha kontra żółtodziób. Wiem, że chcecie czegoś nowego, ludzie! Astrid zaraz wam to poda! Dokładnie! Dziś prezentuję wam świeże mięsko! W tym meczu Czacha stawi czoła Nowicjuszowi! Młodzian jest przerażony, ale nie ma się co martwić! Wiemy wszyscy, że Czacha daje nowym fory! Proszę o brawa dla nowego wojownika! Czacha właśnie podchodzi uścisnąć mu rękę i... złamał mu kręgosłup! Czacha znowu wygrywa! Zabierzcie to ciało, szybko! Co tu się kurwa stało? Miał tylko znokautować tego dzieciaka! No, to tylko nas zachęcili do tego, żeby pogadać poważnie z Czachą. Niestety to nie jest żadna historia na temat Astrid. Kto może tu wygadać coś? Red, to ty! Byłeś księciem złodziei. Atom, księciem złodziei. Myślałem, że coś o nas. Mam daleko do księcia złodziei. My szukamy jakichś haków. Papierosy? Też możemy wziąć.
Szukam różnych opcji, wdrapałem się na sam szczyt i trafiliśmy na pewną notatkę. Nie wiem, czy ona ma związek jakąś... Nie, też nie ma związku z Astrid. Znaczy dziwne, bo no niby to są jakieś przedmioty kolekcjonerskie, które gdzieś tam nawiązują do nich, ale jednocześnie... No nie zalicza nam to misji. Mimo wszystko chciałbym się dowiedzieć, co tam Jacquemart pisał do niej. Astrid, sądziłem, że myślimy podobnie, że zależy nam na tym, by utrzymać demony dręczące ludzkość w ryzach, tylko dlatego pozwoliłem ci stworzyć Carnage Hall. Niestety myliłem się, postanowiłaś wezwać owe demony, a potem wprawić je w szał. Niniejszym nakazuję ci natychmiast skończyć z tymi bestialskimi widowiskami, które nazywasz ponoć nocami terroru. Jacquemart! No pięknie, ale to dalej nam nie daje odpowiedzi, kogo my mamy wypytać o Astrid. Tam widać kolejne listy, tylko... No myślałem, że to jak podniesiemy, to już nam zaliczy jakieś po drodze te misje. I kolejny dokument, jak tak biegamy po okolicy. No, łatwo wykryć te złote. Raport strażnika. Ale to wciąż nic więcej niż tylko lektura dodatkowa. Próbujemy schwytać więcej zarażonych na spektakl czachę, ale przewożenie ich żywych jest trudniejsze niż sądziliśmy. Straciliśmy dziś 5 ludzi. O kurczę. Ale to jest dopiero ryzykowny biznes. Może tu nam ktoś coś powie. Nazywali go Ogar. No Astrid, a jak nie, no to lecimy pogadać z naszym tutaj kolegą, a do tej misji pobocznej wrócimy. Może musimy mieć po prostu trochę więcej punktów sławy, żeby ludzie się przed nami otworzyli. Witaj. Miejmy nadzieję, że jesteś lepszym gladiatorem niż detektywem. Obiecałeś, że powiesz mi coś o Chiro. Owszem i powiem, ale ciągle zbieram wiadomości. Proszę o odrobinę cierpliwości. Dobra, to wbijamy. Po prostu wpuść mnie na walkę. Jak sobie życzysz. Następnym razem weź ze sobą butelkę czegoś mocniejszego, co? Piękny dzień na śmierć, nieprawdaż? Znaczy, oczywiście nie twoją. Po co? Książę złodziei, obrabuj bogatych i podziel się łupem z biednymi, to tak trochę jak Robin Hood. Wciel się w legendarnego księcia złodziei, wykradnij złoto z zamku szeryfa. Albo facet w rajtuzach, też jak Robin Hood. Miń wszystkie punkty kontrolne w dowolnej kolejności. Okej, 2, 2, 3, 8. No właśnie, tylko nie wiadomo, co nam się bardziej opłaca, bo... W sumie... A może warto robić i wszystko? Nie wiem, ile potrzebujemy punktów, żeby zdobyć je tutaj. Tak, czy żeby wejść tam wyżej. Więc no, ostatnio była walka. To będzie niezłe. Tym razem bieganie. Zapomnij o klasycznych próbach parkurowych. Wydarzenie typu pęd to dodatkowy zastrzyk adrenaliny podczas codziennych przebieżek. Przygotuj się na chmary ścigających cię wrogów. Cel pędu nie różni się od celu próby parkurowej. Musisz zaliczyć wszystkie punkty w określonym czasie. Diabeł tkwi w szczegółach. Tym razem na drodze do mety staną ci przeciwnicy. Wykonaj zadanie na czas i nie daj się zabić. Okej. O, trochę tych punktów nam tutaj wyczarowali, ale to... Możemy korzystać z naszego latania? Możemy, a może nawet wręcz musimy? Tak, tak, tak. Tak! Witamy na kolejnych krwawych igrzyskach! No jak miło! Ile mamy? 4 minuty na to? Skaczemy po głowach. Sorry, stoisz nam na drodze, ale mieliśmy jeszcze takie wybicie z wrogów. Jak to działało? Kurczę, nie zadziałało tym razem. A dobra, widzę, gdzie będziemy mogli sobie podlecieć wyżej. No, i dotarliśmy do połowy. Już? Sprawnie idzie. Lepiej schodzić mu z broni. No, najgorzej, że musimy nakręcić jeszcze. To są co najmniej 2 punkty. Dobra. Dobra, no kiedyś... O! No świetnie, świetnie ci to wyszło. No trochę nieprzewidywalne czasem są te wzloty i upadki. O, tam jest żygacz. Jak my mamy to nakręcić? Może tak będzie łatwiej zeskoczyć i po prostu wziąć sobie rozpęd normalnie z belki. Wyjść z progu. A tak dobrze... Dobre początki były. I później się skończyło, jak zwykle. Zróbmy to na parkurowca. Oj, ale tych żygaczy tu jest. Zostało coś jeszcze? Jeszcze gdzieś jest jeden punkt. Aha, okej, widzę, ale się wszyscy rzucili na nas teraz. Sorry, spadamy stąd. No spadamy. Bierzemy punkt. No świetnie. Przecież to nie może bardziej zakręcić. Ale jest, damy radę.
mamy to. Nie! Jak mogło uciec? Dobra, przemyślmy. Jak tam można dolecieć, żeby... Chyba my musielibyśmy na wprost wystartować. Żeby nie kombinować za bardzo. I dół, dół! I mamy to. Proste. To wszystko? Zwycięstwo. No proszę. Widzę, że Severus sprawia problemy, co? Chyba mogę ci pomóc. Mam pomysł. Pokażę mu, jak bardzo możesz się przydać. Mam nadzieję, że nie boisz się bawić z elektryką. Kurczę, elektryka to nasze drugie imię. Gdzie się tego nauczyłeś? A co tu robisz? Co tu robisz? A, przechodziłem tędy po twojej walce. Pomyślałem, że wpadnę. Przywitam się z ulubionym zawodnikiem. No i... Gdzie nauczyłeś się walczyć? Villedor. Na ulicach Villedor. A tak, to ma sens. Super. Ten, co tu poprzednio mieszkał, też był świetny. Ten, o którym wspominałeś? A, nie Dynamo. Przed nim. Mówię o Jajogniocie. Czacha wybebeszył go na głównej sali. To nie był piękny widok. Czacha zabił ich obu. Ale ty na pewno przeżyjesz. Powodzenia! Jesteś najlepszy! Zdecydowanie, ale to ja też bym chciał Dymano to imię zmienić. Gdzie można zgłosić tę zmianę imienia? Cześć. Tęskniłeś? Rozgość się. O, kolejne punkty. Wycisk w dżungli. Ten przedstawiciel naczelnych przerobi cię na naczelny kąsek. No mało punktów sławy dają. Trochę kusi mnie ten pęd z poprzedniego rozegrania, bo już jak wiemy, jak ten pęd wygląda, on nie jest taki zły i szybki, a punktów daje dużo. Chyba że ten nie jest już taki fajny jak tamten. Kółko, ląduj i jest dobrze. Dajcie nam kotwiczkę. To pokażemy wam siłę, spryt i wytrwałość. Jak to powinno wyglądać? Sorry, nie mamy czasu na ciebie. O, gorzej. To była ta sztuczka z prądem, o której rozmawialiśmy po drodze? Już? W sumie przyznam, że te wyzwania pędu chyba podobają mi się najbardziej ze wszystkich. Cześć. Nie mamy za dużo czasu na ciebie. Tyrolka nam się może przydać. Gdzie tam? Tyrolki. To nie swoje. Nie mogło być inaczej. Oj, słyszę za plecami głosy. Diaboły za plecami. Przeskakuj dalej. No kurczę. O. Duży. Zaliczone. Oj tam, koń zaraz. Lata praktyk, Villedor. No dobra, miesiące, dni, czy jak tam? A to miło słyszeć? Nie! Tylko nie z tych rzeczy. Najgorzej, chodzenie po belkach. Czyli coś, na czym najłatwiej popełnić głupi błąd. No nie wiem. Musimy pospieszyć się, bo za plecami słychać już jakieś paskudy. I cyk na śmieci, jak za dobrych czasów. Mamy to. Nawet dobry czas chyba wyszedł. Dziękuję. Punkty sławy 3. Jeszcze plakat nam wpadł. Coraz bliżej szczytu. Nowe przedmioty u handlarza. A po co nam przedmioty od handlarza? Servus, coś masz dla nas? Zaktualizowano cel. O, Prometeusz, jesteś wreszcie. Prometeusz? Nie widzisz skoków napięcia? Nie mówię teraz o nas, prąd pada. Turniej jest zatrzymany. Trzeba to szybko naprawić. To naprawcie? Astrid wysłała swoich wojaków, ale ja bym na nich nie stawiał. A trochę się na tym hazardzie znam.
Zapasy benzyny wystarczą jeszcze na chwilę, więc jesteś tak jakby naszą ostatnią nadzieją. Pomogę, jeśli mi powiesz o Chiro. Uż ty, mały! Chiro! No dobra, dobra, dobra. Jak ogarniesz prąd, rozdzielnia jest w tunelach metra. Napraw to. Nie ma czasu, biegnij. Znowu czasówka? Nie. Tym razem bez pospieszania. A w sumie możemy polecieć. Ile to tam może trwać, nie? Chociaż te misje są fajne, żeby się rozgrzać. Tak, przed tymi wyzwaniami na arenie. Ale przyznam, że no zadania pędu myślę, że możemy sobie na arenie dziabnąć. O, którędy do metra? Co innego? A, to Ingrid. Nikt nie walczył na śmierć i życie. No proszę, wszystko się zmienia. Co innego z tymi wyzwaniami takimi, no walki większymi, to tu różnie przemoc może się to potoczyć. Sprawdzona i pewna. A parkour. Jakby wyzwań było mało. Mam nadzieję tylko, że to rzeczywiście, chociaż nie, no patrząc na to, że nam kolega zapowiedział, że coś z prądem się będzie działo, to raczej nie jest to żaden podstęp, który ma służyć wyeliminowaniu nas. Jak idzie? Jestem przy stacji metra. I? Mamy latarkę. W sumie to mamy na wszelki wypadek takie zabawki, tutaj takie. Jakoś będzie. Patrząc na to, że mieli broń palną na próbach, to aż dziwne, że tutaj z niej nie korzystają. Syk. Gleba. O! Słuchaj. To byli strażnicy Astrid. Chyba nie umieli przywrócić zasilania. Aby strzelić z broni palnej, ale ciśnij R2. L2, no, to ma więcej sensu. Teraz tak, my musimy dojść tam jakoś na górę. Najlepiej to by było przelecieć. Ale chyba damy radę i bez tego. O, cyk! Proszę bardzo, po tych próbach pędu to idzie całkiem sprawnie, tylko to może być nie wszystko jeszcze. Co tu? A, pociągnij przewód, no tak, standardowo. Pytanie tylko dokąd dalej z tym? Tam jakby zaznaczyli. Tylko czy my musimy górą czy dołem? Bo możemy przelecieć tam nad tym. A możemy przejść dołem. Boję się, że jak polecimy tamtędy, to może nam zabraknąć przewodu. Zresztą jak dołem pójdziemy... O, bądź pan mądry, 67 metrów tylko dali. Ty puściłeś ten kabel? Mam nadzieję, że nie. Że gdzieś tam sobie go zawiązał. Albo i nie, puścił chyba. No to wracamy. No to wiemy już przynajmniej, że nie możemy korzystać z lotni. Trzeba inaczej przemyśleć nasze rozprowadzenie przewodów. Czyli nie możemy korzystać z lotni, a mamy się wybrać tutaj. No to będziemy musieli na piechotę zejść na dół. Wracamy tam. W sumie nie jest tak źle, patrząc na to, że na każdym kroku sam... O! Takie dziwne konstrukcje przygotowane. Dla parkurowców takich jak my. Dobra, dawaj przewód raz jeszcze. No najgorzej, bo nie możemy latać, więc muszą to być skoki, tak? Tak, najlepiej w linii prostej. Boję się, że jak pójdziemy tędy, no to właśnie, niby 17 metrów, 10 metrów nas dzieli, mamy 14 przewodu. Ale to będzie za mało, 6, 7... No kurczę, 8 metrów od tego nas dzieli. O, musimy inaczej to rozplątać. Ale to jest do zrobienia w takim razie. Skoro to tutaj się nie dało. Wydaje mi się, że to jest podstawowy problem, że fajnie by było wejść tam jakoś na górę. Da radę po tym słupku? Nie, aż tak. A może? Nie, aż tak dobrze nie będzie. Musielibyśmy ominąć tę całą klatkę najlepiej. No i już to jest z potencjałem. Tu mamy schody.
Wydaje mi się, że jak się tam nie zaplą... No nie, 9, 8, 7, 6... Ha! Na metr, na metr. Co, to jeszcze nie koniec? Coś jeszcze, a? A. Dopóki nas nie atakują żadne stwory, to możemy pokombinować. No, wspomnienia z poprzedniej części wracają. Tu chyba najłatwiej by było górą się dostać, tylko nie wiem, czy aż... Chyba, że... O, wiem, po ścianie. Te. Nie znamy te numery, może jeszcze zapas przewodów. Tym razem uda się zapewnić. 15 metrów, to tam też pewnie szło jakąś lepszą ścieżką przejść. No, ale wciąż się uczymy. Co, jeszcze jedna partia? Miło. I ostatni punkt, 54 tam. Że też nie możemy latać. Wszystko wskazuje na to, że chyba musimy tamtędy pójść. Najgorzej, że... Ten kabel jest za nami teoretycznie. A najgorzej, że najlepiej by było tutaj skoczyć, ale wtedy zahaczymy nim o słupek. Jakbyśmy doskoczyli od tej strony, no to mamy ten plus, że później jak przeciągniemy to tam dalej, to teoretycznie te metry powinny się liczyć lepiej, ale w praktyce wydaje mi się, że gra tego nie bierze aż tak bardzo pod uwagę. No dobra. Liczę, że mamy zapas przewodu. To wygląda jak całkiem sensowna trasa do przejścia i rozwiązania tych problemów. O nie, drzwi. Czy będziemy mogli je otworzyć, mając przewód w kieszeni? Wow! No! Zamek średni jeszcze, okej. Okay. Tylko nie puszczaj kabla. Znaczy najgorsze, że tych wytrychów też już wiele nie mamy. Jeśli po głównej fabule wydawało się, że nie będą potrzebne, a to proszę. Mamy to. Chyba ostatnie. Okej, okay. A tu jest UV, to tu nie wejdą. Co mam jeszcze zrobić? Tu nie wejdą! No właśnie. W sumie to... Czym my się przejmujemy? Wyłaź stamtąd! Moglibyśmy trofea zdobyć. Jeszcze jakiś? O kurczę, jest jakby więcej tego. No się zastanawiam, ale chyba mamy przelecieć na drugą stronę. Zakładam, że one się nie kończą, tak? Będą tu cały czas biegać. Zlecimy tak jak potrafimy. Najlepiej. Okej. Okay. Uciekaj stąd. No właśnie. Odpalaj. O. Żygacz. 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 Dobra, jest UV. Mamy wszystko. To pomoże. Instrukcja obsługi. W sumie ile próbek? Mówiłem, jesteś Prometeuszem. Wróć do Carnage Hall po nagrodę. A to poboczne było, Prometeusz. Teraz nam mówisz? Może i dobrze. Chociaż wyglądało jak coś, co musieliśmy zrobić. W każdym razie, myślę, że nagrodę warto wziąć. Teraz rozumiem, jak nam mieli pomóc. Tak, może punkty sławy gdzieś dostaniemy gratis, czy coś? Podstęp z brakiem prądu chyba zadziałał. Severus powinien być do ciebie lepiej nastawiony. O, nieznajomy. Oby tak było. Oby tak było. To lecimy. Widzimy się u Serverusa. No, Servus. Hej, ten mój przyjacielu. Wreszcie zapamiętałeś moje imię. No, tylko tych, co się liczą, pamiętasz? Dobra. Co pamiętasz o Chiro? Że Chiro to zero. Zanim powiem ci resztę, przypomnij mi, dlaczego właściwie go szukasz? Ma coś mojego, no właśnie, to tak ostatnio mówiliśmy. Wisi mi kasę. Mówiłem ci, że wszystko pamiętam. I to jest dobra odpowiedź. No, to na poczet naszej dalszej owocnej współpracy. Chiro siedzi w lochach. Ale ja ci tego nie powiedziałem. W lochach? Ale dlaczego?
Jakich lochach? Co dlaczego? No nie pamiętam, żebym coś na ten temat mówił. Więc na spacerek do piwnicy wybierzemy się w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gram z wami, Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.